oraz zbliżyć do siebie wspólnoty narodowe i wyznaniowe. Wzniesiona trudem miejscowych rzemieślników świątynia niech będzie symbolem różnorodnej tradycji i znakiem pamięci dla przyszłych pokoleń. Ukazywanie wspólnej przeszłości jest szczególnie ważne w procesie wychowania dzieci i młodzieży, dla której stanowi ona przykład dialogu oraz tolerancji. Szczególne wyrazy uznania oraz wdzięczności kieruję do osób zaangażowanych w organizację uroczystości rocznicowych. Dziękuję również wszystkim, którzy na co dzień przyczyniają się do zachowania różnorodności dziedzictwa kulturowego naszego miasta i regionu. Uczestnikom tego szczególnego wydarzenia przekazuję najlepsze życzenia i serdeczne pozdrowienia. Z wyrazami szacunku Marzena Machałek, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Bardzo proszę teraz o zadanie głosu pana burmistrza miasta Kamienna Góra, pana Janusza Hodasewicza. Szanowny księże proboszczu, szanowni księża, goście i mieszkańcy Kamiennej Góry. Spotkaliśmy się dzisiaj w tym kościele z powodu wyjątkowej rocznicy. 300 lat temu, a dokładnie 8 października 1720 roku, odbyła się uroczystość konsekracji tej świątyni. Kamiennogórski nasz kościół był jednym z 6 kościołów łaski, jakie powstały na mocy ugody między katolickim cesarzem Józefem I Habsburgiem a luterańskim władcą Szwecji Karolem XII. Nasz kościół Matki Bożej Różańcowej był wtedy kościołem Trójcy Świętej. Jego budowniczowie, podobnie jak budowniczowie kościoła w Jeleniej Górze, obecnie kościoła garnizonowego przy ulicy 1 Maja, wzorowali się na kościele świętej Katarzyny w Sztokholmie. W sfinansowaniu budowy i elementów wyposażenia partycypowali bogaci luteranie, w tym pochodzący z Kamiennej Góry wrocławscy kupcy. Świątynia szczęśliwie przetrwała liczne wojny, w tym ostatnią, II wojnę światową. Niestety po wojnie popadała w ruiny. Część bogatego wyposażenia, takie jak ołtarz, chrzcielnica, organy, ambona, żyrandole i dzwony, zostały wywiezione do kościoła w Warszawie. Renesans zaczął się w latach 60. ubiegłego wieku. Ogromne zasługi w dziele uratowania i oddania świątyni wiernym ma świętej pamięci ksiądz prałat Stanisław Książek. Także moja rodzina, proszę Państwa, ma w tym swój skromny udział. Firma mojego świętej pamięci ojca była wykonawcą ostatniego poważnego remontu kościoła. W połowie lat 80. ubiegłego wieku obejmował on między innymi elewację, która zachowała się do dzisiaj. Przepraszam za tę osobistą dygresję. Chciałem przez nią powiedzieć, że nie możemy zapomnieć o ludziach, którzy najpierw tę świątynię zbudowali, potem o nią dbali, remontując i zabiegając o odzyskanie wywiezionych elementów wyposażenia. Wszyscy żyli tu, w Kamiennej Górze, wcześniej zwaną Landeshut. Kilka pokoleń Niemców chodziło tu na msze, brało udział w ślubach, chrzcinach i pogrzebach. Jednocześnie z kościołem powstał dużo obok cmentarz ewangelicki i na nim te kilka pokoleń Niemców zostało pochowanych. Niestety wskutek krótkowzrocznej polityki komunistów dziś nie ma po cmentarzu niemal śladu. To nie jedyny element bogatej obecności dawnych mieszkańców naszego miasta, który popadł w zapomnienie. Wybitnym tego przykładem jest nasz zamek Krebelhof, swego czasu jedna z najpiękniejszych rezydencji na całym Śląsku. To nie wystawia dobrego świadectwa nam, Polakom, niezależnie od tego, jakie każdy z nas ma poglądy polityczne,
jakie wyznaje zasady czy światopogląd. Kościół Matki Bożej Różańcowej jest jednak dowodem na to, że nie wszystko poszło w zapomnienie i ruiny. Tym większe należą się od nas słowa podziękowania tym, którzy go uratowali. To dzięki takim ludziom, jak wspomniany już prałat Stanisław Książę, możemy nadal cieszyć się tą świątynią, a jego następcy kontynuują to dobre dzieło. Ogromne słowa uznania kierujemy więc za to do dzisiejszego gospodarza świątyni, do księdza proboszcza Piotra Smolińskiego, który dzisiaj dba o tę świątynię. Wiem, księże proboszczu, że potrzebne są duże środki na remont. Zapewniam, że razem z radnymi naszego miasta dołożę wszelkich starań, by w tym remoncie pomóc. Bo to dzisiaj od nas, nie tylko na członkach tej parafii, spoczywa odpowiedzialność za stan tego kościoła. Wszyscy musimy starać się o to, by przekazać go w dobrym stanie następnym pokoleniom. Szanowni Państwo, jest wśród nas delegacja przyjaciół z Niemiec, z naszego partnerskiego miasta. Członkowie towarzystwa skupiającego ludzi, których rodzinne korzenie sięgają czasów Landeshut. Bardzo się cieszę z Państwa przyjazdu. Cieszę się z tego, że z każdym rokiem poprawiają się nasze polsko-niemieckie stosunki. Dziś, choć pamiętamy o przeszłości, nie dzieli nas już historii. Staramy się patrzeć w przyszłość i, jak się wydaje, tak samo podchodzą do naszych relacji Niemcy. Dziś nie czas na podziały, kłótnie i spory. Dziś Europa potrzebuje współpracy wszystkich narodów i na wszystkich płaszczyznach. My tu w Kamiennej Górze deklarujemy pełną do tej współpracy gotowość. Z poszanowaniem tradycji, historii, a także dorobku tych wszystkich, którzy tu kiedyś mieszkali. Niech nasza dziś obecność tutaj będzie hołdem dla nich, dla naszych poprzedników, zarówno Niemców, jak i Polaków. Niech będzie drogowskazem dla przyszłych pokoleń, które tutaj w tej świątyni będą brały śluby, chrzciły swoje dzieci i chowały swoich zmarłych. Niech Matka Boża, patronka tej świątyni, czuwa nad nami i nad nimi. Teraz i co najmniej przez następne 300 lat. Proszę Państwa, na koniec dygresja, która nasunęła mi się po tej pięknej ekumenicznej mszy. W Niemczech, bodajże w Budziszynie, widziałem kościół duży i równie piękny jak ten, podzielony na pół, ale umownie podzielony, między ewangelików i katolików. Jedna część dla katolików, druga dla ewangelików. I wspólnie w tym mieście dbali i dbają oni o swoją świątynię. Dzisiejsza msza pokazuje, że możemy współpracować, możemy się spotykać, możemy uczestniczyć w takich jak dzisiejsza msza w duchu tolerancji i zrozumienia. I niech tak, proszę Państwa, zostanie. Wszystkiego dobrego.